Strony Daniel i Tado, kolejny odcinek z gry The Elder Scrolls Skyrim. Kontynuujemy naszą rozgrywkę z odkryłem to przed chwilą dokładnie tutaj, bo tak myślę, no może siądę w tego Skyrima, popykam, patrzę, przypomniało mi się, że tu jest ta zagadka. Kurna mać, poklikałem na odwal, zgadłem, wchodzę na dół po schodach i jestem. Także kontynuujemy, od razu mamy roztwór zdrowia i ciebie, tak, i w ogóle wchodzimy do katakumby ruin wielkiej bramy i wchodzimy i wygrywamy tą grę. Ten klejnot podejrzanie wygląda. Jaki klejnot? A tu widzę tylko ogień. Tam jest ogień, nie ma tu klejnotu. Jaki klejnot? O czym ty mówisz? Tu jest jakiś ten? Pułapki? Znowu się okaże, że nie ma pułapek, a ja tutaj... Dzień dobry. A czy pan żyje? Żyje! Jest tam kto? Kto jest? Już nie. Dobra. Złoto i granat to jest. O, nie podniosłem granatu zaczepnego. Dwa. Dobrze. Dobrze. Co jest nade mną? Tu jest podwórko. Schodzimy jeszcze głębiej, jeszcze niżej. Dobra. Tutaj wszystko, ona powiedziała to już ostatnie, ja jej ufam. Kłamała mnie! Może strzelę mu w twarz. Wow! A pod którym mam... Co tu się dzieje? Tej... Pod którym ja mam broń dobrą? Tutaj. O, chodź tu ty, grubasie. No i na pułapki wpadłem przez ciebie, grubasie. Umarłeś. Złoto. Goldzik mój. Jestem zielony jak karty Invivi. Ups. Coś podniosłem. Chcę to wywalić. Miejsce zawalę, potem zapomnę. Wypierdzielaj głównie. Dobra, jestem ranny, ale to tylko trochę. Pułapki. Niech mi ktoś pomoże! Nie! Drał upiór, umarł. To już ostatni. No już mówiłaś to ostatnio. Oszukistko. W ogóle ta pułapka już nie działa, tak? Tak. Granat, mikstura, klejnot. Wszystko pasuje. Okej. Okay. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Ło. Żelazny G. Co tu się dzieje? To magia? Ostrożnie proszę. Dlaczego? Masz problem? Szmato? Dobra. Urna. Magia. No alo, magia. Miksturka magii. Co to robi? Na pomoc! Na pomoc! Weź zamknij pałę! To ty pierdzielisz za gówno w ogóle, ty! Siadaj mi przynosić! My tu przyszliśmy ich rozwalić, a ty na pomoc! Na pomoc, a ich rozwalia jednym strzałem, ty! Co ty sobie wyobrażasz? Urnę patrzyłem, przecież... Tu jeszcze nie patrzyłem, pogrzeba... O, kondycja! O, urna z rogami. Idziemy dalej. O, tu jest jakieś tak dziwnie. O! Ty, sobie uważaj. O nie, wdepnąłem w coś. Ale pułapków.
Ale pułapków, ty. Jak w lui, dobra. I jesteśmy dalej. Żeby nie było żadnych zagadek. Znowu. Jakieś drzwi. Ciekawe, czy... A, tu się otworzyło. Fus! W kawie. Ale ja też chcę coś zabijać, czy nie? Kurna, fireballami napierdziela. 22 złota. A, topór mrozu? Drogi jest, ale czy udźwignę? 14, udźwignę w ludzi. No, strzelasz w ścianę, gratuluję. Teraz tam możesz strzelać. Jaki halwik? Fus! Po prostu. Fus w kawie. Zgin. Nie. Kurna, blokujesz mnie, szmato! Pan upiorów. Nie wiem, czy bloki się przydają. Przydają. Jak Mountain Blade'zie. I Wiedźminie. I go to włożę. Ostatni, weź ty zamknij mordę z tym ostatnim. Ja chcę kupę zrobić, wiesz? Odwróć się. A mnie wkurza ta szmata już. Powoli. Nie wiem, po co ja jej pomagam. Idziemy. Roztwory, jakieś inne stwory. Chyba nie może. O, krasnoludzki mod bojowy. Przedmioty. Przedmioty, ty. Ja mam teraz krasnoludzki to 40 obrażeń, tu ma 44. Podnosimy. Rzemieniowa tarcza. Pancerz słabszy. Ale wartość też to dupy, dobra. Sala tronowa Vulkuna! Zbliżamy się do bossa finalnego tej rozgrywki. Dyn, dyn, dyn. Co to mamy? Cześć. Może wyposażmy się najpierw w lepszy pancerz, przeszukajmy urny martwych ludzi i weźmy dużo miksturek. To specjalnie to jest przed kurna bossem, nie wiem, w jakiejś strzelance takiej starej czy czymś. Przejdzie apteczek. Przejdzie apteczek, amunicji i tak dalej. Tutaj przyjdzie mikstur leczenia. Potrzebuję, kurna, żebyś się zamknęła, szmat. Dobra. I uzbrojmy się w ten lepszy młot. Nie, 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 nie. Tu! Plus 4. To damy go tak. Nie, nie wyrzuć, nie. Ja pytole, no. Daj go jako ulubiony. Tak. Tak. I tak. Nie, nie jeden, cztery. Cztery, a to będzie... Jeden. No okej. Okay. F5. Dobra. Idziemy. To Vokun, strażnik zwoju. Musi być za nim. Należysz do mnie. Oluju, ty mnie bijesz. Jak ty fireballami mnie nawalasz, to poczekaj, ja się uleczę. Cwaniaczku. Poczekaj. Ja sobie też wezmę. Taki jesteś cwany. Firebole to firebole. Aha. Ładuj to. Gdzie to jest? Te, naładuj. Mniejszy. Jeszcze raz. Dobra, jedziemy z tobą. Poń się, spoń, spoń. Nie bij go pięściami, dał nico. Uważaj, ty też mnie paliłaś. Dobra. Fireball to nie jest najlepszy pomysł, ale jej pięści też nie są najlepszym pomysłem. Szlak mi jasny trafi. 6. Dobra, póki jej nie ma przy nim, to mogę te firebole odpalić. Tak, te. No tak naprawdę chciałem tylko sobie doładować. Jakiś golem w ogóle tu jest. Po kiego mnie to golem? Golum.
Aha, ona już podeszła do niego. No to golema będę bił. Dupę ci, kurna. Gdzie jest ten śmieciu? No jak ty chcesz go pokonać? Pięściami. Patrz na odległość. Łabadżak, naładowany? Nie. Drobnym go naładujemy. Co łabadżak zrobi? No ty... Ty głupia pało. Zasmakuj mocy łabadżaka. Co jest? Nie działa na niego? Nie działa na niego łabadżak. Dawaj mi tu pulę ognisto. Poń! Spoń! No ty szmato głupia gruba, ty kurwa mać! Dzięki. Nara. To za szymata! No szymata! No niezły gówno ty! Czy nie mogę ci rozkazać, żebyś tu została? Ja. Do następnego razu. Zamknij pałę! Denerwujesz mnie już. Tak. Kurna, łuk mogłem naładować. On jest nią ma, a ten... W dupę jeża. Przed świt. Nie mam nic ognistego, nie? Nie dupa. Zamknij! F. Kostur kuli ognistej. 7, 8. 8 jest wolne. No to 8! Strażnik gnoju. W ogóle tam, tej skrzynce był zwój. Dlaczego on jest? Przywołania Abona. O! 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 Bigo! Bigo mój minionku. No nie, nie mogę strzelić. A ona jest głupia. Kurna mać. No ty! Szmato! Ty szmato! Gruba, głupia, brzydka, zryta. Szlak jasny mnie trafi zaraz. Żeż mordę jego była. Żeż w... Zamknij mordę już! To... Nie to, to... sobie ulepszymy drobnym, kulognista pomniejszym, jeszcze raz pomniejszym. Jasne. To wokół strażnik zwoju musi być. Słyszysz to? Mój minionek. Kosturę sobie ustawiłem. Czy to jest mój? No teraz magią nawalasz, tak? Czemu nie wcześniej? Jakie wybuchy! No ty kurwa szmato!
Dlaczego? Jesteś głupia. Dobra. Trzeba trafić tylko. Yeah! Jest zbyt potężny! Zbyt głupi! Zbyt gówniany! No nie! I'm Sesa! A, obrywa dużo z tego łuku. Nie! No nie! Umarł? F5! Jest! Nie ma to jak się cieszyć! Ła, maska Wokuna. Koszt magicznych rzucań rzekiń ze szkół przywołania iluzji już przemiany spadał 20%! Pancerz 38 ciężar 9 wartość 2000! Koszt kury nie jest ten sam. Zbyt duże obciążenie mam, to w dupie wyrzucę coś taniego, na przykład... Kostury są drogie. Wszystkie. Ciężar. Nara. Przykro mi. Boom! Headshot. Okej. Okay. Ja pitole, wygraliśmy to. Ja pitole. Są węże. Co one węże robią? Na razie chyba nic. Wszędzie węże. F5? Może? Tak? Dobrze. Maskę tu sobie nałóżmy. W ogóle słyszę już nowy ten. Na stole. Znowu F5 kliknę niechcący, ale zobaczmy tą maskę. O, z kapturkiem jakaś liczy. Jak ja wyglądam kozacko w ogóle. I jest nowy krzyk. I wyzwój. O, nowe słowo krzyku. Dobrze. Co to zwój? Nie zwrócę zwoju, sprzedam go na Allegro. Tak. Tak. Dokładnie tak. Wszystko jest prawidłnie. Trzeba opchnąć ten jeden kostur. Masz to. Czasami lubię po prostu patrzeć, jak się palą. Brak mi słów, by wyrazić moją wdzięczność. I brak słów, by wyrazić twoją głupotę. A tu drobiazg za twoją... Drobiazg?! Księga czarów! Księga czarów, zapieprzenie się z nią i zabijanie jej 5 razy! Księga czarów, co ona mi daje? Co ona mi daje? Księga czarów, gdzie jest księga czarów? Który... Księga czarów przywołania chowańca. Przywołuje pomocnego chowańca, to już w bój i wybuchnie. Płonący chowańc. Ja pitole. Co mi to pomoże? Gdzie to jest? Gdzie to w ogóle magia jest w ogóle w innym tym? Magia. Wszystkie. Ulubione. I ugię ta siła. To zajmie. Powiem. Płonący chowaniec. F. Płonący chowaniec. Siódemka to jest w ogóle nieugięta siła. Ale już mam odpaloną. Szóstka, tak. Piątka to jest piątka, to jest płomienie. No to zapiąć płomienie, bo płomienie są słabe, a chowaniec może być git. Dobra. 5. Dobra, bajsta. Teraz nie sprawdzajmy. Wykonaliśmy zadanie. A teraz... należałoby to odcinek zakończyć. Chociaż nie, czekajcie. Tam jest chyba wyjście normalnie. Tam z innej strony. Czy ona wychodzi... O, skrzyneczka jeszcze. Jadem iluzji. Kiełko. To jest w ogóle główne jakieś. I klejno duszy. No i gitens. Tu jest wyjście. Ona idzie w ogóle...
Po co iść szybciej, jak można przejść całe katakumby? By zrobić tam kupkę. Wszystko. Przepraszam, jak emocji. Ale to jest rano dopiero. Co tu się dzieje? To po to to było to tu. Gdzie ja jestem? Coś wziąłem. Aha, okej. Okay. No nic! Ja myślałem, że ja wyjdę szybciej i po prostu coś, panie. Aha, ja już go przeszukałem. A tą skrzynkę też? Nie. Dlaczego? Aha, tak ze siebie sam strollowałem. No cóż, wyjdźmy stąd jak najprędzej. Może w trzeciej osobie. Tutaj niby pułapki. Teraz czy my idziemy do przodu czy do tyłu? L. L. Znaczy. Gdzie jest wyjście? Katakumby. Tu jest Skyrim. Może idę do przodu? Nie, pytałem. Po tych pułapkach coś się tak... Tych niby pułapkach się tak skapnąłem. O tej skrzynce. Nie w tą stronę. Ciszej! Słyszysz to! Najpierw postać w grze, potem siostra! Potem nie wiem, co jeszcze będzie. Jest Skyrim, yeah! Pelagius III, znany także jako Pelagius szalony przed wystąpieniem do, na tron cesarstwa w III erze 145 był jarlem samotnym. Ale piękny widok w ogóle. Aż se walnę screenshota. O tak. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam wszystkim przyserdecznie za uwagę. Mój konik zniknął, bo go ukradłem wtedy. Ale walić to pójdziemy sobie z buta. I następny cel naszej podróży, który się pojawi na YouTubie, oczywiście usuń. Który się pojawi na YouTubie? Możliwe, że już jutro. Bo i tak już 1 września albo 31 zaczynamy Wiedźmina. Także no nie wiem kiedy skończymy ostatnim odcinkiem Skyrima i ja sobie go pogram wtedy sam i będę się sam denerwował i w ogóle Zimowa Twierdza i tam wykonamy możliwe, że jakiegoś questa czy coś, sam już tam dotrę bez odcinka, bo już to próbowałem i tak, minie 5 godzin zanim tam dojdę w ogóle. Także dziękuję wam wszystkim przeserdecznie za uwagę. Jeszcze raz do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale na YouTubie. Mam nadzieję, że filmy wam się podobały. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrypcję, jeżeli jesteś nowy. Także do zobaczenia i see ya.